Epidemia koronawirusa całkowicie zmieniła nasze życie. Dowód: ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, praca zdalna w domu, zmiana reguł poruszania się w przestrzeni publicznej. To stało się dla nas źródłem stresu, który najłatwiej jest w warunkach domowych zredukować, pijąc alkohol. Niestety taki sposób radzenia sobie z codziennym napięciem może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Reakcja na stres jest sprawą bardzo indywidualną. Zależy od mnóstwa czynników, od naszego ogólnego stanu zdrowia, od przeciążenia materiału, od takich czysto genetycznych predyspozycji, podobnie zresztą jak reakcja na alkohol. I może zacznę tak przewrotnie, że niektórym osobom pandemia przysłużyła się w ten sposób, że zredukowała bardzo silny stres istniejący w ich życiu dotychczas. My żyliśmy w ogromnym pędzie, byliśmy bardzo zajęci, podejmowaliśmy mnóstwo rozmaitych aktywności i żyliśmy pod taką presją. Mnóstwo ludzi żyło pod presją osiągnięć sukcesu, pod presją tego, aby być aktywnym. I przypuszczam, że w tym początkowym okresie wiele osób mogło to odebrać jako ulgę, jako takie oderwanie od dotychczasowych obowiązków, wyciszenie, uspokojenie. Zresztą świadczą o tym liczne wpisy, nagrania zamieszczone w internecie, że część ludzi potraktowała to jako swoiste błogosławieństwo i wyrwanie z tego dzikiego pędu. Tak było na początku. Na dłuższą metę bezczynność, wyrwanie z takiego aktywnego życia powoduje skutki porównywalne z tymi, które wywołuje nadmierne przeciążenie. Czyli tak naprawdę żadne skrajności nie są dla nas dobre. Ludzie, którzy zostali zamknięci w cudzysłowie na małej przestrzeni, umówmy się, większość mieszkań jest po prostu używana jako miejsca takie do spania, a nie do tego, żeby tam żyć 24 godziny na dobę. Ludzie, którzy spędzali ze sobą mało czasu, nagle są zmuszeni do takiego bardzo bliskiego kontaktu, do bardzo intensywnych interakcji. Do tego, żeby dzielić się jakoś tą ograniczoną przestrzenią, i to w oczywisty sposób rodzi napięcia, stres. Jest znacznie więcej przypadków przemocy domowej, takiej o różnym natężeniu. Ta przemoc jest zgłaszana telefonicznie, tam gdzie jest to niezbędne, podejmowane są interwencje, ale samo zjawisko się nasiliło. I to świadczy o tym, że w warunkach pandemii ten stres bardzo się nasila. Dodatkowym obciążeniem jest jakby niemożność rozładowania energii, nawet w przypadku osób, które nie mają takich patologicznych mechanizmów radzenia sobie ze stresem poprzez agresję. To osoby z natury takie spokojne, łagodne, skłonne do współpracy w takim zamknięciu mogą przejawiać tendencje do zachowań agresywnych. I teraz alkohol znowu jest taką substancją, która pozwala łagodzić stany wewnętrznych napięć. W niewielkiej ilości, w przypadku osób nieuzależnionych, alkohol powoduje stan miłego odprężenia, takiego rozluźnienia, zobojętnienia nawet na pewne takie trudne, niesprzyjające okoliczności. Natomiast niebezpieczny jest, kiedy się wypija go znacznie więcej, znacznie częściej. Może nawet prowadzić do uzależnienia. W przypadku osób nadużywających alkoholu i uzależnionych, a trzeźwych aktualnie, bo można być osobą uzależnioną niepijącą, tak zwanym trzeźwym alkoholikiem, fakt, że ktoś w warunkach pandemii, w warunkach zamknięcia sięga po alkohol, może spowodować nawrót choroby. I jest to zagrożenie bardzo, bardzo realne. Stres nam się objawia bardzo różnie. To jest coś, czego doświadczamy w ciele. Kiedy wszyscy narzekają, o jaki jestem zestresowany, ponieważ to jest rodzaj napięcia, którego doświadczamy w życiu w najrozmaitszych okolicznościach.
W praktyce przekłada się to na szereg bardzo konkretnych, obiektywnie doświadczanych reakcji fizjologicznych organizmu. Wiąże się to choćby na przykład z przyspieszeniem pracy serca w przypadku jakichś takich ostrych wydarzeń stresowych, wzrostem ciśnienia krwi, skurczem żołądka, reakcją taką jak zmiana temperatury ciała, bezsennością, ogólnym pobudzeniem. To jest coś, co zmienia całe nasze funkcjonowanie i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że jeśli mamy do czynienia ze stresem takim mobilizacyjnym, ostrym, to nam służy. To jest po to, żebyśmy mogli zareagować według pewnego wzorca walki, ucieczki, mówiąc w cudzysłowiu, ale po to, żebyśmy sobie z tym stresem poradzili. Natomiast jeśli stres jest przewlekły, to, co pierwotnie nam służyło, cała ta mobilizacja organizmu nagle zaczyna przeszkadzać. Tej adrenaliny jest za dużo. Organizm nie jest w stanie powrócić do stanu równowagi, do homeostazy wewnętrznej. W związku z tym to, co robi, to jest taka nadprodukcja w stosunku do potrzeb. I tutaj konsekwencje mogą być najróżniejsze. To może być też bezsenność, to może być na przykład takie nałogowe objadanie się, nie tylko sięganie po alkohol. Stres długotrwały, spowodowany, uwaga, nudą, czyli brakiem dostatecznej ilości bodźców, może być równie niebezpieczny jak taki stres spowodowany gwałtownymi wydarzeniami. I to jest chyba to zagrożenie, które jest najpowszechniejsze w obecnej sytuacji naszej, w przypadku pandemii. Jeśli Państwo zauważą, myślę, że wszyscy robimy zakupy przynajmniej raz w tygodniu, to jak przechodzi się przez sklep, przez półki, na których są wystawione alkohole, na ten dział alkoholowy, niemal wszystkie alkohole są obecnie w cenach promocyjnych. Sytuacja gospodarcza sprawia, że sklepy próbują w jakiś sposób nadrobić straty spowodowane pandemią i obniżają ceny produktów, na których są naliczone najwyższe marże, alkohol do nich należy. I ktoś, kto myślał sobie, ach, nie kupię jakiegoś tam drogiego alkoholu, bo mnie na niego nie stać, w sytuacji, kiedy widzi, że cena spadła o 30%, mówi, okej, kupię, zrobię zapas. I w tym momencie zaczynamy ten alkohol gromadzić. Podobnie zresztą miało miejsce przy długim weekendzie majowym. Mimo że teoretycznie powinniśmy siedzieć w domu, nigdzie się nie ruszać, to sklepy sieciowe wprowadziły bardzo korzystne promocje odnośnie alkoholu, gdzie za określoną ilość piwa na przykład drugie tyle dostawało się gratis, więc ludzie wynosili ten alkohol po prostu całymi paczkami. Stanowi to konkretne zagrożenie. Jeśli ta sytuacja będzie się przedłużać i będziemy mieli taki pomysł, żeby łagodzić stres i nudę związaną z pandemią, z kwarantanną, nie tyle z pandemią, co z kwarantanną, za pomocą alkoholu, to realne jest ryzyko poważnych uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Programy poświęcone uzależnieniu od alkoholu oglądać można w sieciach telewizji kablowych Elpos, Dipol i Saf, na stronie internetowej Studio TV Dialog, wordpress.com, a także na stronie podlaskisenior.pl, stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter.